Witajcie, Nizi z tej strony, PadTV i mam dzisiaj dla Was kolejnego piątkowego vloga. Tym razem opowiem Wam trochę o tym, co interesuje mnie poza grami. Jestem też ciekaw, czy coś Was interesuje poza grami. Utarł się niestety bardzo smutny schemat, że większość graczy to nieporządne fleje, które siedzą całymi dniami przy komputerze czy przy konsoli i nie mają praktycznie życia poza rozrywką elektroniczną. No moim zdaniem nie ma nic bardziej mylnego. Sam jestem tego, myślę, że dobrym przykładem, ponieważ gry stanowią, czy ogólnie rozrywka interaktywna, elektroniczna, stanowi jakiś tam fragment mojego życia. Poza prowadzeniem samego projektu PadTV i nagrywaniem podcastów, bo to też wszystko zabiera bardzo dużo czasu. Gdzieś tam też trzeba śledzić branżę, to też w jakiś sposób jest związane z grami, więc trudno powiedzieć, że to się jakoś nie liczy do gier, prawda, i do całego tego zafascynowania tym medium. Ale poza tym mogę powiedzieć spokojnie, że mam też wiele innych zainteresowań. Uwielbiam dobre kino, często chodzę do kina, jak tylko mam na to możliwość. Uwielbiam muzykę, muzyka jest od zawsze, mam bardzo wielką pasją. Kiedyś swojego czasu grałem na perkusji, nie byłem jakimś tam rewelacyjnym graczem, ale bardzo się tym, że tak powiem, bardzo dużo przyjemności mi to sprawiało i dlatego przez jakiś czas się tym zajmowałem. Teraz koncentruję się bardziej na słuchaniu, gdzieś tam różnorodnie tej muzyki sobie słucham, różnych gatunków i staram się nie ograniczać do jakichś jednych tylko brzmień. Muzyka elektroniczna, muzyka rockowa, muzyka metalowa, nastrojowa. No generalnie wszystko, co dziś mi tam w ręce wpadnie i przypadnie mi do gustu, jak najbardziej, jak najchętniej słucham. Co oprócz muzyki? No na pewno książki. Też bardzo lubię czytać. To jest też taka moja bardzo duża pasja. Szczególnie biografie muzyków, żeby było zabawnie. Jakoś tak mi się to zazębia z moją pasją i z uwielbieniem do słuchania muzyki. Właśnie oglądanie, znaczy czytanie wszelkich możliwych biografii. To jest takie właśnie też duże moje jakby zainteresowanie i część sporą czasu mi pożera. A propos tego oglądania, bo też mi gdzieś tam coś się wkradło, to uwielbiam takie mini hobby oglądać jak powstają płyty. To jest też gdzieś taki mój konik, oglądanie wszystkich tych takich materiałów, jak powstają płyty, jak ludzie nagrywają w studio. Tym też gdzieś się tam amatorsko interesuje. Sam nigdy nie miałem przyjemności nagrywać w studio, nad czym bardzo ubolewam. No może kiedyś, zobaczymy jak to jeszcze dziś się w życiu potoczy. I jeszcze takie zostało mi od dawien dawna zafascynowanie może ogólnie fantastyką. Fantastyką, to też książki, nie tylko, ale fantastyką, a mowa tutaj też o tak zwanych papierowych RPG-ach, czyli o takim klasycznym D&D, czyli Dungeons and Dragons na przykład, czy swojego czasu jeszcze Wilkołak, no parę innych też systemów gdzieś się przewinęło, ale teraz głównie D&D z grupką takich swoich bliskich znajomych ostatnimi czasy powróciliśmy. Jest teraz jakaś nowa edycja. Numeru dokładnie nie podam, bo aż tak się w ten temat nie wdrążam. Bardziej lubię granie i całą tą zabawę w czasie samej sesji. Więc robimy teraz jakieś tam, ogrywamy playtestową wersję Dungeons and Dragons najnowszą. No i powiem, że sporo zabawy, stara ekipa, dużo śmiechu, więc to też jest taki element, który gdzieś bardzo mi przypada do gustu. No a oprócz tego na pewno figurki, gry figurkowe, to też jest gdzieś tam element całej mojej pasji. Uwielbiam malować figurki. To jest na pewno duży taki element tego wszystkiego. Mam nawet swoje stanowisko tuż przy komputerowym, na którym gdzieś tam pracuję, gram, gdzie mogę sobie właśnie w każdym dowolnym momencie się oderwać, parę minut sobie pomalować figurki. No i jakoś tam sobie też gdzieś chwilkę pozwolić odpocząć oczom. No a poza samym malowaniem oczywiście granie. W tym momencie najbardziej na tapecie to dwa systemy, War Machine i Infinite. Dwa bardzo dobre systemy. War Machine jest, z tego co kojarzę, amerykańskim systemem, a Infinite hiszpańskim. No, gorąco polecam, jeżeli się interesujecie tematami gier figurkowych, to naprawdę warto się tym zainteresować. No i teraz bardzo mocno zastanawiam się, czy nie wciągnąć Warzone Resurrection, czyli najnowszej takiej jakby reedycji czy reaktywacji systemu Warzone. Bardzo dobre figurki, robione właśnie już techniką druku cyfrowego, wyglądają naprawdę no pierwsza klasa i tak się mocno przymierzam, żeby gdzieś ten system sobie zakupić.
co dalej? No, teraz akurat nie mam już za bardzo na to czasu, bo tak jak cały czas mówię, to gdzieś tam różnymi rzeczami się interesuję. Swojego czasu było jeszcze BMX. BMX trochę się kurzy, trzeba będzie gdzieś z nim jakiś porządek robić, ale swojego czasu całkiem sporo na BMX-ie gdzieś tam się przemieszczałem. No, ze sportów to jeszcze na pewno paintball. Cały czas gdzieś ten paintball gdzieś tam się kręci. No ale tak jak mówię, no, czas jest niestety nie jest z gumy i wszystkiego nie da się pogodzić w jednej dobie. No, jest ograniczona liczba czasu i trzeba jakoś to z tym wszystkim się pogodzić. I te pasje u mnie w jakiś sposób taki naturalny się wymieniają. Był moment, że było więcej figurek, był moment, że było więcej BMX-a czy paintballa. Teraz jest trochę więcej gier, bo gdzieś to zajmowanie się Pad TV też wszystko jakoś musi ukierunkować. W tym wszystkim jeszcze gdzieś tam w międzyczasie znajduję chwilę na taką swoją też bardzo dużą pasję, którą jest fotografia, czyli generalnie no i tutaj robienie samych zdjęć, oglądanie albumów z zdjęciami, to jest sam zbieranie albumów z zdjęciami, to też jest bardzo, bardzo, bardzo duża pasja. No i tak jak mówię, no staram się poza samymi grami, jak mogło się wydawać, mieć wiele, wiele różnych i bardzo różnorodnych zainteresowań. I zawsze uważam, że im więcej tych pasji jest w człowieku, im większą liczbą rzeczy człowiek się interesuje, tym trudniej jest mu się pewnymi rzeczami znudzić, bo gdybym tylko, szczerze mówiąc, grał w gry na konsoli, czy na komputerze, czy w jakiekolwiek formę, w jakąkolwiek jedną formę rozrywki, to myślę, że na dłuższą metę człowiek gdzieś tam w jakiś sposób się tym wszystkim nuży, traci trochę do tego wszystkiego dystans, jakąś pasję i czasami fajnie jest sobie zrobić tydzień przerwy, i na przykład nie grać, ale w tym czasie skoncentrować się na przykład na czytaniu książek, słuchaniu muzyki, czy nawet gdzieś tam wyrwać się i porobić sobie trochę zdjęć. To myślę, że to jest taki, daje takie zdrowe poczucie takiego odskoczenia od jednostajności. No i myślę, że jakoś to mi się na razie udaje. Tego czasu mam teraz trochę mniej. Ale staram się te swoje rozrywki w jakiś taki sposób różnicować, żeby nie popaść w jakąś rutynę i monotonię. No jestem ciekaw, jak wy sobie radzicie, czy wy też macie jakieś inne pasje, co jest waszymi pasjami, jestem ciekaw. No może gdzieś tam mamy wspólne jakieś zainteresowania, może kiedyś uda nam się razem coś porobić. Dajcie znać w komentarzach i do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się.